To cześć, witajcie, witamy was w kolejnym jakże epickim odcinku z gry Trine 2, kiedy to razem z Sancho Panzą przemierzamy piękną krainę naszymi postaciami. Tak jest, witam was bardzo serdecznie, ludziska, i teraz chyba wchodzimy do nowej krainy. Grzybojaskinie! Z Grzybolem będziemy walczyć? Niekoniecznie, nie walczyliśmy z tym czymś, co było na zdjęciu wcześniej. Ale wszystkie te postacie spotykaliśmy. No dobra, grzybojaskinie brzmi super. Jakie to jest piękne. No jest kolorowo. Taka psychodela, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ta gra jest przepiękna. Uuu, na dół się da zeskoczyć, ale po co? Tam jest bąbel. Aha, no ale to nic nie ma. Daj mi tego, daj mi żołnierza. A mosz! Coś mi nie pykło. To jest takie dosyć kuriozalne, bo te grzybojaskinie nie wyglądają. Zobacz, tu musimy raz wodę z tamtego wziąć. Czekaj. No, zastawiłeś mi, weź to. No wziąłem, a chciałem, żebyś... Umiejętność! Coś musimy chyba podlać tą wodą, tylko co? No tu co? Jest, tu na dole się miga, już przesunąłem beczkę. Dobra, to musisz deskę wziąć. No. No dobra, masz panie wodę. Twój mod, weź laskę, bo twój mod mi zniszczył deskę. Chyba ta woda raczej spływając. Nie. To może i młot. Nie, no woda, zobacz. Deskę musisz ustawić na górze. Dobra, wiesz co? Co się dzieje? A, podlaliśmy, no. Nie znałem swojego męstwa. Jaka ta gra jest śliczna. No, fajnie to wygląda. Każda lokacja po prostu, wow. No każda lokacja. I są tak różne te lokacje, tak odmienne od siebie. Piękna sprawa. 7 punkciorów. O, to do następnego poziomu jeszcze długo. Kuferek na górze. Skocz tam, Sancho Gondias. Już go zabijam! A, zamroziłem go tarczą. No i dobrze. No ale co, gdzie ty jesteś? Zabił mnie. Ale to, kurde, potrzebujemy laski, bo... Dobra, wyczaił karton tutaj. Karton. No nie tu. Bo chcę po nim wskoczyć tam. No i bomba. Krótca bomba. My są chłopcy od wieliczki. Kolejny wierszyk. Ty, na górze coś jest. Jest? No jest. Aha, no. Ogarnij dupę leszczu. Musisz... Dobra, daj mi maga teraz. Ja to tu ogarnę. Dobra, mam, zebrałem. Oj, chyba mi się kojfło. Ale tu jest akurat kula do respienia. Kula daje fula. Nie mogę, jak to jest. Abrakadabra, to czary i magia. Skaczemy jak gumi się po soku. Listełek tam jest, czekaj. To ja tu z gracją chcę wskoczyć, że nie młotem i pozamiatamy. Brutalna siła. Kurde, tam się... A, dobra, skoczyłeś. No to do bosko, to zbieraj tam. A bo tu ślepy zaułek jest. No. Ty też będziesz musiał tu skoczyć. Jak ty to robisz, że tak wysoko skaczesz? Aha, w ten sposób, dobra. Jali nie potrafią skakać. Czyli jesteś czarny, tak? Ach, w głębi ducha jestem muzinem. Tylko nie, mam problem! No i co teraz, panie Grzegorzu? No jak co jajco? Poczekaj, rozwalę to. O, na dupce. Ten listełek jest za mały dla nas dwóch. Ty jesteś torem, no i co teraz? Tam trzeba wskoczyć, tak? Wskoczysz? No tak, nie dałem rady. A ja ci deskę czekaj. Idź tam, jazda tam, deskę ci stworzę. Dzięki. Ale czemu na mojej głowie, stary? Goblin!
No, dajesz, dawaj tą deskę! Ty, kurde, spadłem, a już tam byłem. Jeszcze jedną deskę, proszę. To jest dobry deal z tym magiem i z tą deską. Mogę tutaj wodę zczarować na dół, tylko po co? No, płynie woda do ciebie, tylko nie wiem co w związku z tym. A, coś podlałem, nawet nie no, wiem. Ale teraz co idzie. Ja się sam tam nie wskoczę, nie? I no to napawaj się moim wdziękiem na moich nagraniach. Nie no, musisz tu wskoczyć, bo tu jest dalsza lokacja. Chyba, że ja cię tu zrespię. Ale jest ciężko. Nie, dobrze byłoby, żebyś teraz ty mi się zamienił magiem, zrobił mi deskę. Dobra, to wracam. Idę. A nie, ja nie zrobię deski. Jak nie zrobisz? Takie umiejętności. Robisz, przeciągniesz, chyba ty z tego też możesz korzystać, czy nie? Jak się deskę robi? Naciskasz lewy klawisz myszy i robisz kreskę. Trzymając nie, lewy nie mam umiejętności. Harde. Mogę kupić, no. Nie, dobra, to jedź tam dalej i znajdź punkt do respa, ja pokombinuję. Dobra, jak sobie życzysz? Ja natomiast wykupiłem na magu umiejętność walczenia z przeciwnikami, bo... też się przyda. Ta gra jest tak potwornie śliczna, to jest po prostu wręcz niebywałe. Jakim cudem można było stworzyć tak piękną grę? Ale jak nie jestem... o. Jesteś! I uważaj! Tu jest pełno wybuchowych beczek, trzeba bardzo uważać. E bum! Bordello, bum bum! A tutaj była te... był ten? Potrzebuję Zoi. Znowu jest coś do podlania, Grzesiek. Poczekaj, bo zbieram. Znajdź kuję, wiesz? No, flakonik przyda się. Dobra, podlałem. Ile znajdzie, stary, jaka komnata! Ale bogactwo. No i bomba. Idę do ciebie. Padłem, do ciebie. Dobra, podlałem kwiatka. Tego tutaj? A, na górze się zrobiliście. Daj mi Zoję. Na dole są znajdźki. Spadłem na dół, tam jest cała komnata ze znajdźkami. O co chodzi? Ostrożnie, 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 tam przepaść. Jak to zrobić? Na pewno nie tak. Jestem. Wziąłem. Tak? Tak. No dobrze. Podniosłem most. Możesz teraz przejść. Dobra. Dobra, teraz zrobimy, jakbyś się przesunął tutaj, bo tutaj są jeszcze jakieś znajdźki. Gdzie? Czekaj. Daj mi ten kamulec. No, no, właśnie chcę to zrobić, ale musi mi zejść. Dobra. Tam trzeba iść na dół, nie? Nie. Co ty kombinujesz? Co ty zrobiłeś? Co ty kombinujesz? Nie wiem, włączyło mi jakąś animację. Nie miałem animacji żadnej. Dobra, idę tutaj dalej. Czekaj, czekaj, stój! Klimak! There must be something in the water here. Or maybe it's in the soil. Can't wait to find out what. Idziesz? Czekaj, bo znaczki podnoszę. Aha, no dobra.
Znowu się zrobiło mrocznie. Ej, znowu zagadkowo. Lubię to. Dużo pajączów. Niezdetym. Wysadziłem sebeczkę przy ryju. Ty patrz, mogę go... Tak magiem. Weź go zabij. Zabij go. Trzymam go. Zabij go. Szczyloj. Fajne to, że go możesz podnosić. Drogo to nie kosztowało, tylko jeden punkt. Na lewo. Nie! Jest ślisko, Grzesiu. Daję ci pająka, zabij go sobie. Weź go, sam. Daję ci pająka, zabij go sobie. No ja jeszcze wiem co. Kurde, tam jest... Dobra, trudno, nie wiem jak tam wejść. Łaskawca. Jak to epicko wygląda to miejsce. Jesteś w takiej wielkiej, potężnej pieczarze pająka. Wow. A, tylko co dalej? No, tutaj na dół jest droga. A my stamtąd przyszliśmy. Nie z dołu. Jesteś pewny, że nie z dołu? No i co tam masz na dole? Jestem pewny, że z dołu. Z dołu jednak przyszliśmy? O, popatrz. Mówiłem przecież. Co ty robisz? Nie zrzuć! Nie zrzuć! Nie rusz! Coś ty zrobił! Nie wiem! Bo tu potem zjeżdżasz! Dobra, no czekaj, jeszcze raz! Zrób to! Do it! Ale zabrałeś mi klocki! Dobra, możesz mi... Daj mi maga, bo ty sobie nie radzisz! Po co te klocki pozrzucałeś? Po co te klocki tu wszystkie pozrzucałeś? Samo się tak podziało. Przenieś się na górę. Ale tutaj jeden musimy mieć, bo inaczej nie podskoczymy. Wiem, mistrzu. No ale to co robisz w takim razie? Eno hono tu! Ja nie ogarniam magiem, tak? You talking to me? Huh? You talking to me? Dobra. Wystarczy, stary, że ty tutaj deskę wyczarujesz i już po niej przeskoczymy, więc po co tak kombinować? I co wystarczyło? Milimetr mi zabrakło. No to się da tak zrobić. Dawaj tu. The slippery slope would not hold them back for long. Amadeus could conjure something for them to stand on. I co teraz? Ale ja tam nie wskoczę już, wiesz? Zabiłem się. Grzesie. Ty jest już punkt respu. Zresp się. Muszę się zabić. No i padłem. Ale na szczęście... Dupa jaś. Na szczęście... Nie! 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 No, chamskie zagrywki. Dobra, jestem. Kurde, spadłem, tu była przepaść! Nie! Dobra, ja się już zrespiłem, teraz się zabij. Będziesz u mnie. Gwarantuję ci to, kobito. Tu nie takie łatwe się jest zabić.
Zabić się w platformówce to najłatwiejsza rzecz po słońcem. Dobra, już mam kolejną tą bulbę, stary. Kolejną tu. Ale mnie tam przeniosło. No ale to jak to? Powinieneś być u mnie, aż dwie kulki. No jesteś, dobra. Super. Teraz zabij wszystkich, bo ja nie żyję. Idź do kulki. Duduś, starałem się. Widzę, ale słabo. Ach, na jakim poziomie trudności gramy? Na normalnym. No nie. Ale z nas są leszcze. Dobra, dawaj mi laskę, a bierz swojego młota. Proszę cię uprzejmie. Wow. Ojeju! Ulepszyłem maga teraz tak, że mogę przyzywać dwa przedmioty naraz. To się może przydać. Nie? Kurde, flakon spadł. Grzesiek? Dwa co? Dwa kartony, tak? Dwa przedmioty, czyli deskę, karton na przykład. Nie? No nie. Jesteś sam. Jak zawsze. Widzę, że jest bąbel po prawej, no. Ale u góry? No, u góry po prawej. To nie bąbel, to miejsce, co trzeba podlać. A, dobra. To znowu będzie problem z podlewaniem. A, można i tak. Musiałem Czemu zobaczyć. Ta lokacja się jaskinia nazywa? Przecież to nie jest żadna jaskinia. Znaczy, no, teoretycznie jest, aczkolwiek w praktyce, no... bardziej jak barwny las to wygląda. A. No i co teraz? Mysztu sensei! Flakonik, za niedługo kolejny poziom będzie. Kuźwa! No, kuźwa, kuźwa. O, dobra, kombinuj z tym, bo wtedy się przekrzywia to. Patrz. Poszło trochę wody, yeah! Kombinuj, dziewczyno, nim twe wdzięki przeminą, uśmiechaj się błogo, jeśli chcesz być za mną. Zobacz, jak ładnie. Pięknie! Jednak pomysł, żeby rozwijać maga, to nawet dobry był. Nie głupi. Bąbel mam. To jednak był bąbel. A był, tylko dalej, to ja tego nie widziałem. Ja miałem po prostu dalszą wizję, bo wiesz, że jestem inteligentniejszy. Albo głupszy, po prostu chcą, żebyś więcej widział. Pierdut! Ja kieruję potęgę tego rycerza. Jest flakonik. I tutaj mogę też pierdutnąć kolejne skały. Zaraz to zrobię. Pierdut! Coś zrobiłem, nie wiem co. No zablokowałem drogę, więc teraz już się tutaj nie zabijemy, tylko że co teraz? Powiedz, kiedy będziesz spadał, to ci deskę zrobię. Daj mi sile. Lecę, pędzę, biegnę.
I wajchę, jest, wajchę masz, wajchę masz. Tak, tak, wiem. Tylko czekam aż kwiatek wystrzeli. Coś zrobiłem tą wajchą. Jakie to jest wredne. Ta wajcha spowodowała, że przez chwilę deski działały, nie? Tylko, że to jest wredne, bo tam jest kwiatek, który mnie morduje, no. Musisz trzymać. No nie, to tak nie zadziała, Grzesiek. Ja wtedy zginę. Ja pierdzielę. Nie mam pomysłu. A możesz podnieść magiem tą deskę moją, co leży na ziemi? Co leżała? Bo zrobiłeś kloca niepotrzebnie. Daj mi maga na chwilę. No masz. A, uciekła. Dobra, dobra, mam ją. Czym je jo? Masz, skakaj. Dobrze, dobry plan. Jak ta gra cudownie wygląda. Ty, tam na dół. Tu na górę, nie? Chyba nie. Co się zrobił? Zjechaliśmy. To zawsze wszystko spierdopcesz. Ja nagrywamy ten odcinek. 25. Grzybomrok. Brzmi złowrogo. Myślę, że ten grzybomrok powinniśmy ograć w następnym odcinku. 25-minutowy zrobimy? No nie wiem, no raczej tak. No dogrywać 5 minut i zostawić w środku tej lokacji to takie dziwne, niefajne moim zdaniem. No może i tak, no przyznam się szczerze, że z żalem opuszczę teraz tą grę, bo strasznie się wkręciłem, ale dobra. No jest to tytuł fajny, bawimy się świetnie, nasze umiejętności są na poziomie jak zazwyczaj, więc widzicie, że jest dużo, dużo komicznych akcji, ale myślę, że mam nadzieję, że wy oglądając te odcinki, niezależnie czy to oglądacie na kanale U Grzecha, czy u mnie, a może oglądacie i tu, co byłoby nam bardzo, bardzo miło, bawicie się chociaż w połowie tak dobrze, jak my nagrywając. Oto to! Co, żegnamy reklamy. Ale to będzie fajna plansza, taka właśnie mroczna, też ciemna, typowo jaskiniowa. No, możesz się już pożegnać. Jakie pająki tam stare, wielkie. Ogiełdziecie ją, pożegnaj się. Wow. Hej ludziska, cześć wam wszystkim. Żegnamy się z wami, bo szczęśliwej drogi już czas. Póki miłość w sobie masz. I widzimy się w kolejnych odcinkach z gry Train 2. Trzymajcie się, cześć. No okej. Okay.